Drodzy Państwo, za moimi plecami rozpoczyna się budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią. Z tego miejsca w lipcu 2021 roku informowałem Państwa, że z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu gmina Ząbkowice otrzymała 1 800 000 złotych dofinansowania do tego projektu. Trochę to trwało, ale dzisiaj ta inwestycja już jest realizowana i w niedługim czasie będziemy mogli otworzyć ten obiekt wspólnie, ciesząc się, że w Ząbkowice zyskały kolejną bazę sportową. Tutaj boisko sportowe, drodzy Państwo, a tam saunarium realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Właśnie z tych pieniędzy rządowych to saunarium zostało sfinansowane. Dzisiaj będziemy w kilku inwestycjach, tylko w samych Ząbkowicach Śląskich, ale to będzie około 12 milionów, które udało się pozyskać dzięki wsparciu rządowemu. Mam na myśli pogotowie, sztuczną murawę i remont ratusza w Ząbkowicach Śląskich. Za mną ratusz miejski w centrum, w sercu Ząbkowic Śląskich. Kolejna inwestycja na mapie inwestycji wspieranych przez rząd. 5 milionów złotych na rewitalizację ratusza miejskiego w Ząbkowicach z programu Polski Ład. To kolejne środki, które trafiły tutaj tylko do gminy Ząbkowice. Dzisiaj będziemy mieli 12 milionów, to drugi punkt na mapie. Następnym pogotowie, nowa siedziba pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich. 7 lat temu jako radny powiatu ząbkowickiego zabiegałem o to, żeby powstała nowa siedziba pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach, żeby pracownicy mogli pracować w godnych warunkach, a mieszkańcy mieli jak najlepszą opiekę. Dzisiaj mogę Państwa poinformować jako poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, że ta inwestycja jest realizowana. Jest realizowana przy wsparciu rządowych funduszy, jest realizowana w Ząbkowicach Śląskich. Już niedługo pogotowie będzie miało swoją siedzibę. Trwało to 7 lat, ale uważam, że warto jest zabiegać o tego typu projekty, które zabezpieczą wszystkich mieszkańców powiatu ząbkowickiego i nie tylko w opiekę i pomoc doraźną, pomoc pogotowia ratunkowego.